Servus, witam w kolejnym odcinku Bogaczy, czyli wyzwania biznesmena. Skończyliśmy ostatnio na tym, jak nastolatkowie wrócili ze szkoły. To był ich pierwszy dzień w szkole. Ja za kulisami kazałam im odrobić lekcje, trochę się wyzabawować i tak dalej. I myślę, że możemy otwierać nasz sklep. O, już bym chciała pauzę. Tak jak mówiłam, chciałabym, żeby reszta już zajmowała się swoimi rangami, bo inaczej robią głupoty, a ja nie chcę, żeby robili głupoty. Więc pozadaję im rzeczy, które będą robić, a ci, co pracują w sklepie, no będą pracować w sklepie. W ogóle mamy teraz bardzo fajną sytuację, bo przez to, że oni wszyscy, prawie wszyscy poza Jonatanem, mają aspiracje zdobywania przyjaciół, mają teraz tą korzyść, że przyprowadzają przyjaciół ze szkoły. I wydaje mi się, że ci przyjaciele też będą działać jako klienci. Więc bardzo fajnie. Znaczy, przyprowadzać. Każdy normalnie przyprowadza przyjaciół ze szkoły, ale oni będą ich przyprowadzać częściej. I już widzę, że oni idą do sklepu, więc to oznacza, że to rzeczywiście działa tak, że oni będą naszymi klientami. No i super. Czy ty któregoś z nich jakoś lubisz wyjątkowo? O, lubisz tą rudą. To słuchaj, zwykła sprzedaż. Dasz radę. Mam nadzieję, że w ogóle będzie działać wam dźwięk dzisiaj, bo potestowałam różne rzeczy i wydaje mi się, że cały problem polegał na tym, że ja miałam słuchawki na wejście USB-C, a nie na wejście jack, więc możliwe, że to przez to miałam takie problemy z dźwiękiem w dwóch poprzednich odcinkach. Teraz mam inne słuchawki i zrobiłam 3 próby przed nagrywaniem odcinka i działał dźwięk. Więc naprawdę, jeśli teraz nie będzie działać, to ja już nie wiem. W ogóle strasznie mnie bawi, że przez to, że to jest parcela domowa, to oni czasem wychodzą z tymi torbami i dopiero potem idą zapłacić do Jordana, nie? Na przykład wychodzą, nie wiem, pograć w łapki czy coś, a potem nagle, w sumie to ja muszę zapłacić. Cześć, Jonatan. Ty już masz zaplanowaną żonę, Jonasz. Ale, znaczy... To jest bardzo ciekawe, bardzo. Ja widziałam, że tutaj ktoś mówił, że jest smutny. On chyba w ogóle idzie. Czesiek ryba. To nara. O, srebrna ranga kasjera. No kurde, stary. Ty za niedługo to będziesz naszym złotym chłopcem tutaj. Ja widzę w ogóle, że Marcin tutaj zdobywa same awanse cały czas, bo on się cwaniak nauczył fizjologii. I potem poskakał sobie na skakance czy coś tam i nagle, wiecie, nagle jest kurde mistrzem sportu, a w karierze rozgrywki jest... W karierze rozrywki jest potrzebna kondycja, więc nagle tutaj zdobywa awans z awansami. No bo ogólnie to oni cały czas malowali obrazy, więc kreatywność też już ma. Do zobaczenia. A zapłacisz? Dobrze. Ale zobaczcie, jaki prosperujący biznes. Już się w kolejkę ustawiają w ogóle. No, moi drodzy, jakie tutaj obroty. To oni mogą rozmawiać? Aha, dziel się wskazówkami. Wszystko jasne. Już się chciałam zdziwić, że oni mogą rozmawiać, kiedy malują. Aha, myślałam, że to klient, a to pani z hobby. Danuta ryba, a tamten się nazywał Czesiek ryba. Ja myślę, że ryby to bardzo lubią nasz sklep, ale nic nie kupują, po prostu lubią miejscówę. Ty już poszłaś spać? Jest dopiero 9, weź chociaż, wiesz, umyj się, troszkę godności. Czy ktoś jest głodny? W sumie możesz zjeść, skoro nikt jeszcze na razie nic nie kupuje. Chociaż pewnie ona zaraz będzie kupować. Ale to Jonatan może raz stanąć na kasie. Jezus. O nie, ale nie bądź taki szczęśliwy. Czekaj, czyli...
czyli jej jest jakby zimno gdzie? Bo ona się teraz próbowała przebrać przez chwilę. O! Janka. Gdzie jest Magda? A, tu. Jonatan, może ty spróbujesz, co? Dasz sobie radę z tym. Pomóż jej. Hej, Jonatan? Jonatan? Ja nie wiem, czy oni mają zepsutą tą interakcję? Bo, o, dobra, już się chciałam przestraszyć, że znowu to nie wychodzi. Ej, co tam się wydarzyło? Wy tutaj musicie być nie tylko szczęśliwą rodziną, ale wy w ogóle będziecie parą, chciałabym powiedzieć, w przyszłości. I jeszcze na dodatek macie biznes, więc to są różne rzeczy, które was łączą. Nie możecie się kłócić. Nie wiem w ogóle, co tu się działo. Czy oni się bawili w przepychanki, czy on jej to robił? Jak to się nazywa? Przycinanie grzywki. No cóż. Tak, na tych klientach już zamkniemy sklep, a potem już pójdą spać, bo jest prawie północ. Znaczy za godzinę będzie północ, ale wiadomo, jak to Simon schodzi czas na wszystko. No, więc obsłużymy je dwie, a potem zamkniemy sklep. Piękna taca, piękna. Czy wy się ścieliście? Co tu się zadziało? Aha. Co tam widzisz ciekawego, Jordan? Wyglądasz klientów, co? Kurde, znowu taką brzydką tacę zrobiłeś. Ty się tylko na kasę nadajesz. A miałeś robić garnki, po to masz garnek na głowie. Ogólnie to sielanka, nie? Troszkę zarabiają po tej szkole, troszkę się uczą, zdobywają rangi, no ale na razie to będzie tak wyglądać, że będzie raczej mało tego biznesu. Raczej będą się no, w miarę skupiać na szkole, żeby może dostać jakieś stypendium czy coś, pójść na studia, wiadomo, takie sprawy. Ale ogólnie to na chillu, nie? O, jak uroczo. Marcin to taka trochę pomoc domowa, która zarabia też najwięcej. I też, no, gotuje wszystkim, sprząta wszystko i tak dalej, i tak dalej. No i zawsze też pracuje na późną godzinę, zazwyczaj przynajmniej w tej karierze tak jest, więc może się wszystkim zajmować w nocy, kiedy wszyscy śpią i po prostu nie wchodzi wszystkim pod nogi, nie? Nie pałęta się tak bez celu. No i ledwo on się położy spać, to nagle wszyscy wstaną zaraz o 6:00. Tak myślę, chyba że się nie wyśpią. O, dobra. Teraz trzeba ich zająć w ten poranek. Zaraz w ogóle będziecie świadkami, jak oni pięknie się wszyscy szykują do szkoły naraz. Szkoda, że w dwójce nie da się zrezygnować z subskrypcji gazety, bo czasem to jest takie bez sensu. Co? Babo, po co? Znaczy ja wiem dlaczego, ale... Kurde, to, że oni jedzą przy jednym stole, to strasznie wszystko skomplikowuje. Skomplikowuje? Komplikuje. Polski język, ciężki język. No i wszyscy poszli. Ty możesz wstawać, poogarniać tu znowu. Zaraz będziesz szedł też do pracy. Ach, te rachunki bez modów. No i idealnie. Co tam, Jordan? Przyjaciela przyprowadziłeś? Oczywiście, fajnie, fajnie. Tak się zastanawiam, czy ich wszystkich nie powysyłać na parcele publiczne. Tak sobie raz, troszkę dla zabawy i troszkę, żeby też pospełniać im te głupie pragnienia z konsolami przenośnymi i tak dalej. Tylko problem polega na tym, że oni też od razu... im się przerolują pragnienia, jak przyjadą na parcelę publiczną. Więc jeśli ja chcę, żeby oni to sobie spełnili przy okazji, to muszę to zablokować. Ładnie, ładnie, wszyscy lekcje. Przy tylu znajomych to w ogóle będzie bardzo fajnie się interes kręcił.
O, Czesiek Ryba znowu. Fajnie, że jak jest ich tylu, to oni nagle się pojawiają tutaj, nie? Bo nie mogą wszyscy na czas wysiąść z autobusu, więc wysiadają w ogóle gdzieś tam. Nie wiadomo skąd i nie wiadomo jak. Co się dzieje? Co się dzieje? Sklep jest zamknięty, stary. O co chodzi? Dobra, jeszcze ich nakarmimy i potem w sumie już mogą iść do sklepu. Melodia Blaszka już nie jest przyjacielem rodziny. A kto był jej przyjacielem? Zakładam, że Magda, skoro ma z nią związane pragnienia. Weź zadzwoń do Melodii, co? To był taki sobie tydzień. Kobieto, właśnie awansowałaś. Co to znaczy taki sobie tydzień? Myślę, że mogę już otworzyć lokal. No, z nią sobie poradziłeś, a z nim znowu nie. Więc ja myślę, że to z nim jest jakiś problem. Tak samo jak z Wincentem Paliwko. Dawid Ciastko, Wincenty Paliwko. Takie to dziwne nazwiska. Sprawiające problemy. I na gablotę. Na naszą gablotę. Sklep się powoli zaczyna robić za mały. Jonasz! Jest coś dla ciebie. A ty musisz obsłużyć klienta. Co robi reszta? Aha, wyleguje się. Bawi mnie, że oni wychodzą tutaj czasem przez całe mieszkanie, mimo że są zablokowane drzwi, nie? Nie, jemu już nie pomagaj. Ale możesz jej tutaj spróbować. Dajesz, Jonathan. Dajesz, wierzę w ciebie. Nie. Może zaproponuj tanio. Już tak nie masz nic do stracenia, jak ma tak malutko. Do zobaczenia. O, beznadzieja. Beznadzieja. They ask you how you are, you just have to say that you're fine when you're not really fine, but you just can't get into it because they would never understand. No dzisiaj kiepski dzień, powiem wam. Nie wiem, czy w ogóle coś sprzedaliśmy. Ja myślę, że pora na jakąś wycieczkę. Więc Jordan, zamknij kram. Przyjmij pieniądze, jeśli ktoś w ogóle coś oferuje. Dobra, ja myślę, że dam im chwilę odpocząć, a potem wysłałabym ich na parcelę publiczną, żeby się trochę rozerwali, żeby też trochę pospełniali pragnienia, jeśli jakieś mają. No. O Boże. Jordan, to ty tak wszystkich tutaj próbujesz antagonizować. Bez sensu. Wezwij taksówkę lepiej. Pojedziemy sobie na parcelę publiczną. Wyspokoisz może te hormony tam. Jonasz, Jonathan, Magda, Marta, Małgosia. No i oczywiście ty, Jordan. Pojedziemy najpierw do Kawusi. Kawusia. No to jazda. Przyjechaliśmy i właśnie widzę, że jak przerabiałam tą parcelę, to popełniłam fatalny błąd. Czy wy widzicie ten bar tutaj na schodach? Ogólnie to jest Kawusia, parcela z kosza domów. I ja ją bardzo lubię. Więc sobie ją postawiłam i troszkę zmodyfikowałam, ale teraz to wygląda absurdalnie, bo mamy tutaj bar na schodach, bo po prostu porównywałam sobie, który wygląda najfajniej i najwyraźniej tego nie sprzedałam, jakie ustawiałam tutaj. Przyjechaliśmy tutaj, bo ja postawiłam tutaj ten kiosk z tymi sprzętami i dzięki temu oni sobie mogą trochę pospełniać przynajmniej te pragnienia, które dotyczą sprzętów. Ja widzę, że Jonathan to tak średnio, ale tak czy siak bym mu kupiła komórkę. Bo komórka ważna sprawa. Widzę, że Magda też nie jest zainteresowana za bardzo, więc też sobie przyjdzie kupić tylko komórkę.
Z kolei Marta będzie miała grę. W sensie wszystkim kupię komórki tak czy siak. Ale no, jak ktoś bardzo o tym marzy, to będzie z tego dodatkowo zadowolony. W ogóle teraz jesteśmy w otoczeniu Fantomia. To jest otoczenie testowe, takie właśnie do fantomowych rodzin i tak dalej. Do którego ja dołączyłam lazurową promenadę, w której właśnie mieszkają bogacze. Takie buty. O nie, nikczemny szarlatan. Będę musiała bardzo pilnować, zwłaszcza jak mam tylu simów. O, już widzę, że tę oszuka. To słuchaj, Małgosia. Zgarniemy dziada. Chodź tutaj szybko. Nie, dzwoń jeszcze po taksówkę. O, okradł ją już. To teraz... Okradł czy nie? Czy nie udało mu się? O, dobrze, zgłoś nieuczciwą grę. Tylko nie on. Rozstawimy blokady na drogach i jeszcze złapiemy tego szczura. Dzięki za pomoc. Czy ja kupiłam już wszystkim komórki? Jonathan to w ogóle ma wszystko w wyposażeniu, bo on dostaje te rzeczy jako właściciel parceli. Te rzeczy, które oni wytworzą. Tak, wszyscy mają komóreczki, więc co najwyżej mogę jeszcze pospełniać im jakieś pragnienia inne. Ty byś się chciała zaprzyjaźnić z tym niemiłym facetem. No... Od biedy możesz do niego zadzwonić, nie? Jonathan, no u ciebie po prostu czekamy, aż to się spełni. Myślę, że to się spełni nawet jeszcze dzisiaj, więc możesz na wszelki wypadek mieć co innego zablokowane. Jonasz. A, ty chciałeś sobie kupić grę. No to kup sobie grę. A Jordan może spróbować z kolei zadzwonić do Melody albo do tej drugiej laski. Właśnie to jest fajne w posiadaniu telefonów komórkowych, że można dzwonić na parcelach publicznych i rozmawiać po prostu z simami, których tam nie ma w tym momencie. No, komóreczki kupione, troszkę się posocjalizowaliście, głównie przez telefon, ale też ktoś tam kogoś poznał, widziałam, chyba Magda, więc nawet okej był ten przejazd. Teraz się będą tłoczyć przy tej taksówce, znikać, pojawiać się. Przyjechaliśmy. I tak myślę, może ktoś by zrobił rzeczywiście te kanapki z szynką, bo kilku simów w ogóle chce zjeść kanapkę z szynką z jakiegoś powodu. O, zjesz sobie kanapeczkę, patrz jak fajnie. Wypadł z tego łóżka, to nie wasze łóżko. O co chodzi w ogóle? O. Albo wiecie co, ja jednak wam kupię nową lodówkę, bo to się bardzo szybko kończy zapas jedzenia przy tej liczbie simów. Dobra, kupiłam najdroższą. Nie wiem, czy to się przekłada na to, że jest tam najwięcej jedzonka, czy miejsca na jedzonko, ale uznam, że możemy raz tyle zapłacić. Wiecie co, oni są już w miarę nieszczęśliwi, więc myślę, że dzisiaj w ramach tego, że już i tak nastolatkom szalały hormony, jeśli wiesz, co ja znaczę, to też zakochamy ich w końcu. Tak jak mówiłam w poprzednim odcinku. Zobaczymy. O, serio? Serio? No cóż. To ty się ucz tego swatania par. Co ja mogę? co za bezsens. No, wracają ze szkoły. Oczywiście koledzy i koleżanki, krewni i znajomi królika i te sprawy. Odsuń się od tych drzwi, oni chcą wysiąść. Let me out! Let me out! Ja myślę, że dzisiaj, jak już odrobią lekcje, to zamiast otworzyć sklep, to ja im po prostu pospełniam trochę pragnień, żeby byli szczęśliwsi. Bo jednak cały czas na tym nam zależy, żeby mieli dość wysoki poziom aspiracji. Więc trochę się na tym skupimy, żeby jednak mi potem nie płakali po nocach, nie? Ja mam nadzieję, że wy już wkrótce jednak się zaprzyjaźnicie tak na zawsze, best friends forever, bo nasz tutaj Jonathan jest taki nieszczęśliwy teraz. Uszczęśliwianie simów. Zawsze mi się wydawało, że jestem w tym dobra, ale najwyraźniej nie.
Czy oni się zaraz z nią zaprzyjaźnią? Jaki wy macie pasek? 66? 18. Ty to na razie przeszkadzasz chyba w tej rozmowie, wiesz? O! Akurat, akurat. Zdobyć punkt umiejętności. Proszę cię bardzo. Naucz się sprzątania. Słuchaj, Marta, nie wiem, co ci poradzić, bo ta melodia była strasznie wredna. Ile ty masz z nią na pasku? Jeden. No to ja nie widzę tej przyjaźni, wiesz? A co ty na to, że urządzisz przyjęcie? Nie dzisiaj, ale tak... No nie wiem, kiedyś później urządzisz przyjęcie. I dzięki temu będziesz szczęśliwa. Myślę, że to taki dość dobry kompromis. Dobrym też sposobem na ich uszczęśliwienie byłoby właściwie powysyłać ich na randki. Ale no nie wiem, czy to jest dobry pomysł. No muszę pomyśleć, byłoby to na pewno jakieś rozwiązanie naszego problemu z ich aspiracjami. Jestem ciekawa, gdzie się ten autobus... No właśnie. Pa, pa. Dobra, wszyscy tutaj sobie spełniają potrzeby. Myślę, że za niedługo możemy otwierać sklepik. O, jak fajnie. Nagle wszyscy o wiele szczęśliwsi. Bo jesteś głodna? No to jest sklep, nie restauracja. Co? A jak to działa? Czemu chcesz jednocześnie tego i tego? Nikt nie chce nic konkretnego do jedzenia, więc możemy zrobić cokolwiek. No dobrze, to by było tyle na dzisiaj. Nie rozwinęliśmy dzisiaj jakoś bardzo biznesu, ale przypominam, że to jest tylko jakby firma na próbę do doskonalenia umiejętności. Rozwinęliśmy trochę rang, uszczęśliwiłam też trochę naszych simów. Myślę, że jesteśmy na dobrej drodze ku przyszłości. No i co, w następnym odcinku zrobimy imprezę, otworzymy sklep, będziemy dalej się starać w szkole. Dajcie znać, jak było, zostawcie łapkę w górę albo w dół. Możecie też zasubskrybować, jeśli dalej chcecie śledzić losy moich simów. I do zobaczenia. Ciao, ciao!